Gorzowski Szpital w najbliższych latach chce zainwestować 236 milionów złotych. To ma spowodować, że w ciągu 6 lat lecznica podwoi swój kontrakt. Zgodnie z planami zarządu, szpital ma wówczas rocznie zarabiać 600 milionów złotych. W sytuacji, gdybyśmy nie realizowali niektórych inwestycji, jeśli byśmy nie dostosowywali szpitala do wymogów związanych z rozporządzeniami ministra zdrowia, to może się zdarzyć tak, iż ten kontrakt, który mamy na tym poziomie w tej chwili 290 milionów złotych, w związku z niemożliwością realizacji określonych procedur, ta niemożliwość realizacji tych procedur może wynikać z braku infrastruktury, z braku odpowiedniej diagnostyki, czy wreszcie z braku określonego personelu medycznego, to ta wartość kontraktu również może ulec zmniejszeniu. Innymi słowy, po to, aby nie ograniczyć dostępności do zdrowia, po to, aby kontrakt realizowany w szpitalu nie uległ zmniejszeniu, musimy zaproponować, użyję tego słowa, ucieczkę do przodu. Ta ucieczka do przodu to nowe inwestycje w szpitalu, nowe procedury medyczne, nowe oddziały, to szansa na wzrost kontraktu. W ostatnich 4 latach w szpitalu zainwestowano 120 milionów złotych. Budowany nowy pawilon przy ośrodku radioterapii pozwoli uruchomić w Gorzowie bank komórek macierzystych i znacząco rozwijać oddział hematologii. Inwestycja jest także odpowiedzią na zmieniające się przepisy. Rozporządzenie mówi, że minimum 2% łóżek szpitalnych to muszą być łóżka intensywnej opieki medycznej. My tego dzisiaj nie spełniamy. Czyli jeśli nie będziemy dopasowywali się do wymagań prawnych, do wymogów Ministerstwa Zdrowia, to może nas spotkać taka niespodzianka, że choćby minister zdrowia może podjąć taką decyzję, że te szpitale, które nie spełniają tych norm, jeśli chodzi o ilość łóżek OIOM-owskich, muszą dostosować ilość ogólnych łóżek do tego, co mają. Planowane inwestycje to także zwiększenie bezpieczeństwa bakteriologicznego dla pacjentów i personelu. Musimy położyć bardzo duży nacisk na to, żeby zmieniać nasz szpital w szpital bardziej bezpieczny epidemiologicznie. To jest dla nas bardzo ważne i tutaj podejmiemy bardzo wiele różnego rodzaju działań. Po pierwsze, to jest zmniejszenie ilości łóżek na salach, po drugie wydzielenie tych sal, które będą izolowane i odpowiednią diagnostykę już mamy, ją jeszcze będziemy poprawiali, jeśli chodzi o szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń, potencjalnych bakterii. To są rzeczy, które już robimy. Przeniesienie hematologii i OIOM-u do nowego budynku jest szansą rozwoju dla innych oddziałów. W skrzydle, w którym w tej chwili znajduje się pediatria i hematologia, to całe skrzydło będziemy chcieli zaadoptować na potrzeby opieki nad dziećmi. Chcemy stworzyć takie mini centrum opieki pediatrycznej, tak, uwzględniającej właśnie pediatrię, chirurgię dziecięcą, no ale również marzy nam się coś w rodzaju SOR-u dziecięcego. Lecznica chce również stworzyć centrum geriatrii w zespole szpitalnym przy ulicy Walczaka, a także ośrodek dydaktyczny dla studentów w kierunku lekarskiego. Ważną inwestycją będzie termomodernizacja obiektu przy ulicy Dekerta. Plany zarządu szpitala mają akceptację marszałka województwa lubuskiego. Żeby zrealizować zakładane inwestycje, szpital chce zaciągnąć kredyt w wysokości 140 milionów złotych. Resztę potrzebnej kwoty zapewni Unia Europejska i województwo lubuskie.